Mamy tutaj wykres funkcji f, to jest ta niebieska linia. Ona jest określona na przedziale od minus 16 do 14, czyli tutaj jedna kratka odpowiada dwóm jednostkom. No i mamy oprócz tego narysowane pewne prostokąty. Każdy z tych prostokątów ma podstawę o długości 2, no i różne wysokości tutaj. No i mamy tych prostokątów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prostokątów pomarańczowych i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prostokątów zielonych. Oprócz tego mamy tutaj wypisane pewne sumy. Za chwilę zobaczymy, co to są za sumy. To są sumy Riemanna dla tej funkcji f i i różnych przedziałów, a także związanych z pewnym podziałem tego przedziału. I mamy też pewne pytania, czy to są sumy pól odpowiednich albo tych pomarańczowych prostokątów, albo zielonych, albo wszystkich. No i mamy tutaj rozstrzygnąć, czy te zdania są prawdziwe. Dobrze, zacznijmy może od punktu A. Zobaczmy, napiszmy może tę sumę tak, no rozwińmy, zobaczmy co to jest. Czyli tak, dla J równego 0, może napiszę A. Ta suma to jest tak, dla J równego 0 to jest F od minus 16 razy 2, potem idzie J równe 1, to jest minus 16 plus 2, to jest minus 14 razy 2, nie F tylko 2, i tak dalej. I ostatni wyraz jest dla J równego 6, to jest minus 16 plus 12, czyli F od minus 4 razy 2. I w tej sumie jest 7 składników. Prawda? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i to jest tyle samo, co tych pomarańczowych prostokątów. No to popatrzmy. F od 16. Co to jest F od 16? F od minus 16, prawda? F od minus 16, no to jest wysokość tego prostokąta. No i to jest mnożone przez 2, co nam daje pole tego pierwszego prostokąta. Potem jest F od minus 14, czyli tutaj. To jest wysokość tego drugiego prostokąta i znowuż jest mnożone przez 2, czyli razem dostajemy pole drugiego prostokąta. I tak dalej. Widzimy, że brane są wartości funkcji F właśnie co 2, to one dają nam wysokości tych kolejnych prostokątów. No i ostatni jest f od minus 4, prawda? Minus 4 jest tu, razy 2 to jest pole tego ostatniego prostokąta. Dobrze, czyli ta suma, i to jest suma Riemanna związana dla przedziału minus 16, minus 2, no i związana z takim przedziałem, podziałem tego przedziału na 7 równych części i napisaniem takiej sumy Riemanna, która w tym wypadku właśnie ma przybliżać pole pod wykresem tej funkcji f, między wykresem a osią x. I rzeczywiście interpretacja tego taka graficzna to jest rzeczywiście suma pól tych prostokątów. Czyli tutaj możemy to zmazać i napisać tak, to jest prawda. Popatrzmy teraz na punkt B. Co tam się dzieje w punkcie B? Może zmienimy kolor. I znowuż, to jest tak. Dla J równego 0 to jest F od minus 2 razy 2. Potem dla J równego 1 jest F od 0 razy 2. Potem jest, co 2 skacze, F od 2 razy 2. I kończy się dla J równego 7, to jest minus 2 plus 14, czyli 12, plus f od 12 razy 2. Tych składników w tej sumie jest 8. 8. Czyli tyle, ile jest tych zielonych prostokątów. No i tak, i teraz te dwójki tutaj to są rzeczywiście długości podstawy każdego prostokąta. Natomiast f od minus 2, no popatrzmy, f od minus 2, f od minus 2, tak, no to jest tutaj, to jest minus długość tego prostokąta, więc to całe to nie jest pole tego pierwszego prostokąta, ale minus pole. Potem jest f od 0, f od 0 to jest tu i mnożone jest przez 2, czyli znowuż to jest minus pole tego drugiego prostokąta. I tak dalej, prawda, czyli to wszystko tutaj, ta cała suma, każdy z składników jest ujemny. Wobec tego to nie może być pole, dlatego że pole jest dodatnie. No, wobec tego tutaj zdecydowanie możemy napisać nie. To nie jest prawda, że to jest suma pól tych prostokątów.
No i znowuż, to jest suma Riemanna dla przedziału od minus 2, prawda, do 14, takiego przedziału podzielonego na 8 równych części. No i właśnie wypisanie takiej sumy, wartość w lewym końcu każdego z tych mniejszych podziałów razy tutaj długość tego podstawy tego prostokąta jakby. No ale ta suma Riemanna nie jest polem, ale jest minus pole właśnie pomiędzy, czy też to jest minus pole tych zielonych prostokątów, czyli to jest przybliżenie jakby tego pola pomiędzy wykresem funkcji a osią x-ów, ale nie pola, tylko minus pola. Prawda? Czyli wobec tego ta suma Riemanna tutaj nie jest polem, ale to jest minus 1 razy to pole tych prostokątów. No i teraz przykład C. Popatrzmy teraz na przykład C. Co my mamy tutaj? Teraz mamy składników J0 do 14, czyli 15, czyli tyle, ile wszystkich tych prostokątów. Może rozbijmy tę sumę na dwa kawałki. Suma od J równego 0 do 6, F od minus 16 plus, znaczy minus 16 plus 2J, minus 16 plus 2J razy 2, plus suma no, od j równego 7 do 14 f od minus 16 plus 2j razy 2. No i znowuż nie nawias, nie w tym miejscu, gdzie potrzeba. O! Teraz tak, ta pierwsza suma tutaj to jest dokładnie to ta suma, która jest w punkcie A, prawda? Teraz, co to jest to? To jest suma Riemanna dla funkcji f na całym przedziale od minus 16 do 14, związana z takim podziałem na 15 równych odcinków o długości 2, prawda? To są długości podstaw tych prostokątów. Teraz ten fragment sumy to jest dokładnie to, co było w punkcie A, czyli to jest fragment sumy Riemanna dla tego podziału i dla przedziału od minus 16 do minus 2, czyli to jest A i to jest suma pól. To możemy napisać. Suma pól no, tych pomarańczowych prostokątów. Popatrzmy teraz, co to jest tutaj. No zobaczmy, napiszmy, ile ta suma wynosi. Rozbijmy, żeby to było widać. Tak, dla j równego 7 to jest minus 16 plus 14, to jest minus 2, czyli f od minus 2 razy 2, potem jest f od minus 16, dla j równego 8 to jest f od 0 razy 2 plus, tak, razem było składników 15, tutaj jest 7, czyli tu jest 8 składników w tej sumie, 8 składników. F od 0 i kończy się na j równe 14, to jest minus 16 plus 28, czyli f od 12 razy 2. Czyli teraz popatrzmy, ten fragment tutaj to jest dokładnie fragment, suma, która się pojawiła w punkcie B. Czyli wiemy już, że ta suma to nie jest pole, zielonych prostokątów, ale to jest minus, równa się minus pole zielonych prostokątów. Zatem ta suma Riemanna dla tego całego przedziału to jest suma pól tych prostokątów przybliżających to pole pomiędzy wykresem a osią x-ów tam, gdzie funkcja jest dodatnia, natomiast ta część, gdzie funkcja jest ujemna, to jest minus pole tych właśnie prostokątów przybliżających z kolei pole pomiędzy wykresem funkcji a osią x-ów. I ta cała suma Riemanna przybliża nam całkę Riemanna, która jest właśnie różnicą pomiędzy polem pod wykresem funkcji a osią x-ów, no w obszarze, gdzie funkcja jest dodatnia, a polem nad wykresem funkcji, czyli pomiędzy wykresem funkcji a osią x-ów
tam, gdzie funkcja jest ujemna.